Witajcie w odcinku, w którym będę. Chcę wam pokazać kilka bardzo ciekawych połączeń ze z tymi nowymi skinami z NFL. A więc dzisiaj wrzuciłem filmik z kupowania tych skinów. Jednego skina, czyli błyskawica. I stwierdziłem, że osoby, które kupiły te skiny, może nie wiedzą, jakie są ciekawe połączenia, więc chciałbym wam dzisiaj pokazać kilka takich. I nie przedłużając, zapraszam do oglądania. I pierwszym skinem jest tutaj błyskawica z tutaj teamem Pittsburgh Steelers. Mamy tutaj żółto-czarnego skina z butlą od skina tej pływaczki. Również ją dziś kupowałem. Rafowa ratowniczka. Myślę, że ten skin świetnie pasuje. Ten żółty, ten tutaj żółty, trochę tu jest czarnego. I myślę, że jest to naprawdę świetne połączenie. I przechodząc dalej, mamy tutaj połączenie. Tutaj jest to kilka plecaków. A więc pierwszym jest katalizator z tym z. A, nie pokazałem. Jest to New Orleans Saints, tak chyba się to czyta. Z plecakiem, na przykład z plecakiem katalizator. Ale jeżeli nie macie katalizatora, ponieważ był to bodajże starter pack w trzecim sezonie, on się niby pojawił niedawno w sklepie. Możecie go nie mieć. Możecie również zagrać z tym plecakiem. Słagojarz od starter packa z piątego sezonu. Ale też możecie go nie mieć, więc, bo na przykład gracie nie, od niedawna, to możecie wziąć również plecak z tym. Od tego starter packa, którego mamy teraz w sklepie. Ponieważ tutaj ten plecak jest taki złoty. I ma on białe paski i bardzo do siebie pasuje. A więc przechodzę do kolejnego połączenia. Mamy Oakland Raiders z plecakiem ciemna materia. Jak dla mnie jest to chyba moje ulubione połączenie i pierwsze połączenie, które znalazłem, tworząc ten odcinek. Pasuje bardzo dobrze do siebie. Tutaj jest to praktycznie idealnie wpasowany plecak do tego skina. Wygląda on świetnie, ponieważ mamy tutaj czarny, trochę białego, taki srebrny hełm i to kask, i to po prostu bardzo do siebie pasuje. A więc kiedy mamy, jak już jesteśmy przy ciemnych skinach, to może zainteresuje was ten skin. Może nie jest on najpiękniejszy, ten zielony, ale bardzo dobrze pasuje z mrocznymi skrzydłami. Jak dla mnie są to bardzo podobne odcienie, może nie takie same, szukałem, ale to jest chyba najbardziej zbliżone i jedno również z fajniejszych połączeń. Chociaż sam nie przepadam za tymi kolorami, to te skrzydła bardzo fajnie pasują i myślę, że można grać takim skinem. I ostatnim, jednym z fajniejszych jak dla mnie, połączeń jest skin z Miami Dolphins, z tego tutaj teamu, mógłby być z tym, ponieważ są to delfiny, delfiny kojarzą się z wodą, ale nie. Jest to ten plecak. Po prostu jest biały i to fajnie wygląda. Z tego, że są to delfiny, to jest taki morski, ładny kolor. To po prostu świetnie to wygląda z tą tutaj imprezą na basenie, z tym plecaczkiem. I naprawdę świetnie to wygląda. Również tutaj mamy tak jakby takie płetwy, w kolorze takich jakby płetw. Zazwyczaj są one pomarańczowe i kojarzone z kolorem pomarańczowym. Więc bardzo jest fajne to połączenie. I to wszystkie
na dziś połączenia, a więc no, myślę, że skorzystacie z nich i możecie pisać w komentarzach, czy mam robić więcej takich odcinków z połączeniami do jakichś do różnych skinów. Nie wiem, bo na przykład mogę zrobić do piłkarzy, ponieważ oni również mają pełno edycji stylu. Mamy tutaj pełno krajów, które mogę wykorzystać do zrobienia czegoś takiego. I myślę, wydaje mi się, że podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, suba i dzwonek. I komentujcie, żeby widzieć. I komentujcie, czy chcielibyście takie oto odcinki z połączeniami, jeśli wyjdą jeszcze takie skiny z różnymi, na przykład sportami, i będą one właśnie miały edycję stylu. No to. No, piszcie i do zobaczenia i cześć!